Meteorolodzy twierdzą, że podczas huraganu najbezpieczniej jest w samym oku cyklonu. I w takim właśnie środku wojennego epicentrum znajdzie się pewien młody Polak żydowskiego pochodzenia. Pytanie brzmi, co w roku 1943 będzie robił we Frankfurcie nad Menem, w hotelu Park, otoczony przez nazistów? Jak to się stanie, że nie zginie od spadających na miasto bomb? By się tego dowiedzieć, musimy odbyć podróż w czasie i cofnąć się do samego początku tej podróży, czyli do Warszawy. Jesteśmy w Warszawie przy ulicy Trębackiej, dokładnie po środku pomiędzy pomnikiem Adama Mickiewicza przy krakowskim przedmieściu oraz pomiędzy gmachem Teatru Wielkiego. Tutaj Leopold Tyrman w roku 1920 urodził się, a potem mieszkał. W budynku pod numerem 5, którego jak widzimy, dzisiaj już nie ma. Badając korzenie i drzewo genealogiczne rodziny Tyrmandów, natrafiłem na masę zdjęć. Dziadków, wujków, stryjków, babć. Ale jednej fotografii nie byłem w stanie rozszyfrować. Było to zdjęcie tajemniczego człowieka z wąsem. Maryla Olivenstein bardzo młodo traci ojca. I właśnie tutaj pojawia się na arenie jej wuj, Jakub Olivenstein. To on przejmuje nad nią opiekę. I dlatego jest tak ważny w biografii Leopolda Tyrmanda. Rodzina będzie Jakuba wspominać po latach jako myśliciela, jako nowoczesnego człowieka swojej epoki, który Marylę wychowuje nowocześnie ku asymilacji z polską kulturą. I dlatego młodość i późniejsze życie Maryli Tyrmand jest tak różne od rodziny jej przodków uwijających się w małych warszawskich biznesach. I właśnie w tej rodzinie, pod wpływem tej matki, wychowuje się również Leopold Tyrmand. To jest opowieść przede wszystkim Antoniego Słonimskiego, jednego ze skamandrytów, jednego z uczestników słynnych spotkań przy stoliczku w Ziemiańskiej na Półpięterku, gdzie siadywali skamandryci, gdzie siedział Słonimski, Wierzyński, Tuwim, Iwaszkiewicz, oczywiście wtedy jeszcze pułkownik Wieniawa Długoszowski, i gdzie cała Warszawa przychodziła oglądać swoich poetów. Przychodziło się o określonej godzinie, bo wiadomo było, że o 12 skamandryci siedzą przy swoim stoliku i wtedy cała Warszawa może przyjść ich pooglądać. I wśród tych oglądających była między innymi piękna matka Leopolda Tyrmanda. Jak głosi ta opowieść, między nogami stoliczków pętał się mały Leopold w aksamitnym ubranku. I to był taki jego pierwsza opowieść, jaką znamy o Leopoldzie Tyrmandzie i pierwsza jego styczność z sławami tego świata. Był za młody przed wojną, żeby chodzić do nocnych lokali, ale przecież chodził na Legię. A na Legii spotykała się taka, powiedzmy, elita młodych ludzi. On to mówi w tym swoim wspomnieniu, że tam chłopcy rozmawiali o jazzie, wymieniali się płytami. Niektórzy z nich uchodzili już za znawców. Nawet przypomniał dwa nazwiska. Mówi, niech pan zapisze te dwa nazwiska, żeby nie uległy zapomnieniu. Jeden nazywał się Lutek Figowy, a drugi Alfred, czy już nie pamiętam, Lilienfeld. I mówi, oni obaj zginęli w Oświęcimiu. Nikt więcej o nich nie pamięta. Niech pan zapisze koniecznie ich nazwiska. W
naszej opowieści jesteśmy w roku akademickim 38-39. Leopold Dyrmand studiuje na Wydziale Sztuk Pięknych architekturę wnętrz w Paryżu. Paryż już był miastem jazzu. Tam chodził, uczył się na Wydziale Architektury Wnętrz. I tam poznał takiego kolegę, rówieśnika, swojego rówieśnika, który wciągnął go do jazzu, na koncerty razem chodzili, na jakieś dżemy, Hot Club de France, a tam grał przecież Django Reinhardt, to pierwszy geniusz europejskiego jazzu. Kiedy dostanie od kolegi bilet na koncert słynnego Duke'a Ellingtona, to w roztańczonym, jazzującym tłumie po raz pierwszy w życiu zobaczy kolorowe skarpetki i kraciaste marynarki, tak zwanych zazu, czyli francuskich hipsterów. Duke Ellington przyjechał w 1939 roku, na pół roku przed wojną, był taki tournée po Europie i wszyscy mówią, że ten skład, który tam wtedy występował, to był najlepszy skład w historii tego big bandu. Wyjazd do Paryża wydaje mi się był kluczowym momentem w jego życiu, dlatego że bardzo rzutował na całą jego przyszłość, na twórczość przede wszystkim. Paryż był wtedy, tak jak i teraz, stolicą architektury, mody, stolicą świata. Gdzie Dyrmand zobaczył, że można słuchać jazzu w klubach, gdzie można swobodnie poruszać się po mieście. Oczywiście Dyrmanda nie było stać na życie w Paryżu i on mieszkał w kampusie razem z innymi studentami, ale w wolnym czasie przechadzał się po ulicach Paryża, oglądając budynki, podziwiając architekturę, ale też oglądając wystawy sklepów, w których no niestety nie mógł zbyt wiele kupić. Dyrmand już całkiem nieźle mówi po francusku, całkiem też nieźle kształtuje się jego światopogląd. Dochodzi dlatego do wniosku, że już nie chce dłużej uczyć się o tym, co wewnątrz budynków, ale o tym, co za oknami, o tym, co w świecie. Dlatego postanawia, że latem 1939 roku wybierze się na nauki polityczne. Tymczasem dokańcza rok studiów w Paryżu i podobno wtedy jest tak biedny, że czasami w kawiarni jedną filiżankę kawy pije przez cały dzień. Jedzie latem 1939 roku do Polski, do Warszawy, na wakacje. Września 1939 roku Leopold Dyrmand żegna się z ojcem i matką, by uciekać z płonącej od bomb Warszawy na wschód, zgodnie z radiowym apelem. Dyrmand uchodzi z miasta po apelu radiowym pułkownika Romana Umiastowskiego. W tym apelu wzywani są wszyscy mężczyźni, którzy są zdolni do noszenia broni, aby wyjechać z Warszawy i udać się za Bug. Mają tam być formowane nowe jednostki wojskowe. Jesteśmy właśnie w Wilnie, na Litwie, ponieważ podążamy śladami Leopolda Dyrmanda, który w roku 1939 po przyjeździe z Paryża ucieka po wybuchu wojny z Warszawy na wschód. Przez Lwów trafia do Wilna. Z zapisków, jakie pozostały po przyjaciołach Leopolda Dyrmanda, wynika, że Dyrmand w roku 1939, 1940 i 1941 mieszka w budynku przy ulicy Portowej 22. Z moich ustaleń wynika, że dzisiaj jest to Pamiękalnogatwę 34, czyli budynek, który mamy właśnie z tyłu. Sprawdźmy, czy ta historia jest prawdziwa. Powiedz mi proszę, w jakiej dzielnicy, w jakim miejscu na mapie Wilna się teraz w zasadzie znajdujemy? Gdzie stoi ten dom? It's a very important area. It always used to be a prestigious area of Vilnius. Politicians and writers used to live here. The area is also important for the fact that Czesław Miłosz used to live very close. The house is built and belonged to Antoni Kiaksztó. Kiaksztó was a surgeon, was a doctor. Justyna, czy to prawda, że w tym domu mieszkał Leopold Dyrmand? Yes, Dyrmand was renting a room on the second floor while he was studying at Vilnius University. And he was having some co-renters on the second floor together with Leszek Zawisza, who wrote memoirs.
and others. Wilno to było takie miejsce, gdzie wszyscy uciekinierzy, nie dało się na zachód wyjechać, ale do Wilna uciekali. Tam spotykała się cała taka, powiedzmy, elita kultury polskiej. W czasie wojny Wilno kilka razy przechodziło z rąk do rąk. Zostało zdobyte przez Sowietów we wrześniu 1939 roku, jednak miesiąc później, w październiku, zostało przekazane państwu litewskiemu. Kiedy Litwini rozpoczęli swoje rządy w Wilnie, a właściwie na Wileńszczyźnie, gdzie mieszkała większość Polaków, zaczęli brutalną politykę lituanizacji, depolonizacji. Likwidowano polskie organizacje, konfiskowano ich majątek. Wtedy też zlikwidowano Uniwersytet Stefana Batorego. W naszym filmie podążamy tropami Leopolda Tyrmanda i dzięki temu trafiliśmy do tego domu. Ale jak się okazuje, ta historia wiąże się również z innym pisarzem. Thomas Vanslava grew up here. Thomas Vanslava is a poet, scholar of Slavonic studies, translator, widely translated into Polish. His family lived here until 1971, and in 1972 the museum was opened. Latem 1940 roku nastąpiła aneksja Wileńszczyzny, a właściwie całej Litwy przez Związek Sowiecki. To był taki moment właśnie, kiedy Leopold Tyrmand znalazł się, zresztą jak nie tylko on, w Prawdzie Komsomolskiej, czyli sowieckiej gazecie wydawanej po polsku w zajętym przez Rosjan Wilnie. Było to pismo propagandowe, komunistyczne, jednak Tyrmand, który zaczął pracować w redakcji tego dziennika, zajmował się tam głównie działką kulturalną. W Wilnie poznał Franciszka Walickiego, też swojego rówieśnika. Franciszek Walicki miał za sobą podróż morską na darze Pomorza, na Karaiby. Był też światowcem. Jeden był w Paryżu, jeden był na Karaibach. To go połączyło. Spotkali się w redakcji komsomolskiej Prawdy, gdzie Franciszek Walicki był rysownikiem. No i właśnie ten moment wypłynął wiele, wiele lat po wojnie. Spotykali się w takiej kawiarence, która nazywała się Udormana na rogu Mickiewicza, dzisiaj Gedymina, czyli to była główna ulica Wilna, i ulicy Przeskok. I tam grał zespół Leopolda Ilgowskiego. To oni grali Dixieland, ale mówią, że to była najlepsza kapela jazzowa polska tamtych czasów. Rok 1939. W 1987 na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się sesja tyrmandowska, właśnie pokazująca takiego Tyrmanda antykomunistę, takiego od początku zdeklarowanego przeciwnika ustroju. I w trakcie tej sesji Franciszek Walicki z drugim jeszcze człowiekiem, którego też Tyrmand poznał w Wilnie, Remigiuszem Szczęsnowiczem, wstali i zaczęli odczytywać fragmenty felietonów Leopolda Tyrmanda z Prawdy Komsomolskiej. Jego byli koledzy opowiadają o Tyrmandzie, który miał pracować w radzieckiej gazecie. Pracował. Mało tego, on się sam do tego przyznał, w porachunkach osobistych o tym pisał. Natomiast do niedawna nawet nie było wiadomo, gdzie i w jakiej organizacji niepodległościowej był. Teraz był. Teraz wiadomo, że był i w jakiej był. Oni pytają ostatnio Mariusza Orbanka, on powiedział, że Walicki nie mógł wiedzieć tego, że po prostu Tyrmand mu tego nie powiedział. No bo to była konspiracja. Tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że trzeba zrobić dobre śledztwo. Tak? Wymagało to po prostu wnikliwej analizy, wnikliwej kwelendy. Odsłaniamy to i pokazujemy chwileczkę, ale on tutaj miał inne zadanie, chociaż tak naprawdę najpierw się zatrudnił, a potem jakby połączył siły z organizacją podziemną polską. Mimo wszystko jednak działał, prawda? I to jest ważne. Franciszek Walicki, chociaż jest bliskim przyjacielem Tyrmanda w okresie wileńskim, nie wie o przyjacielu wszystkiego. Prawdę skrywają archiwa akt specjalnych Litwy, do których za chwilę wejdziemy.
dokumentów, które tutaj znalazłem, wynika, że Leopold Tyrmand od roku 1940 działał w polskiej konspiracji. Wciągnęli go do niej przyjaciele, Leszek Zawisza i Andrzej Korniłowicz. Organizacja nazywała się Liga Wojenna Walki Zbrojnej. Wydawali w niej gazetkę Za naszą i waszą wolność, a ponadto zajmowali się szmuglem paczek i przerzutem ludzi. Tyrmand dla przykrywki studiował na Uniwersytecie Stefana Batorego oraz pisywał do Prawdy Komsomolskiej. Konspiracyjne życie udało się utrzymać w tajemnicy do czasu. Wszystko zmieniło się pewnej kwietniowej nocy roku 1941. 1941, Leszek Zawisza together with Leopold Tyrmand were arrested by NKVD and also imprisoned in Łukiszki prison. And such a tragic end of this history of the house and the period of interwar Vilnius. W dzień poprzedzający Wielkanoc roku 1941 Leopold Tyrmand ma dziwne przeczucie, że coś się może stać. Dla własnego spokoju na tybach domu przy ulicy Portowej z Leszkiem Zawiszą zakopują w ziemi nielegalną konspiracyjną literaturę. Ktoś wsypał ich, zresztą nie tylko ich, bo cała siatka polskich konspiratorów wkrótce ląduje na wileńskich Łukiszkach. Więzienie jest ponad dwukrotnie przepełnione, a w celach panuje epidemia duru brzusznego. Tyrmand jest zastraszany, bity i poniżany, ale kolegów nie wsypuje. Oskarżony o działalność kontrrewolucyjną i przywództwo w polskiej organizacji antyradzieckiej dostaje wyrok. 8 lat sowieckiego łagru. W czerwcu 1941 roku Hitler zaatakował Stalina. Litwa została zajęta przez Niemców i wtedy zaczął się nowy rozdział w dziejach tego miasta. Dochodzi do ewakuacji Wilna i ewakuacji aresztu Łukiszki. I właśnie tutaj nasi osadzeni mają zostać wysłani na wschód. Bomby spadają na miasto, trwa ewakuacja Łukiszek. I to paradoks, nie pierwszy w tej historii, że Tyrmanda, polskiego Żyda, z rąk Sowietów uratują naziści. A wszystko przez to, że jeden z pocisków spadnie na pociąg, którym Tyrmand, Zawisza, Korniłowicz i setki innych więźniów będą mieli wyjechać na daleki, daleki wschód. Polscy kolejarze pomogą odłączyć wagon i otworzyć go, tak by więźniowie wydostali się na zewnątrz. I Tyrmand tylko sobie znanym sposobem znowu będzie uratowany. Pierwsze mordy na Żydach rozpoczęły się w lipcu 1941 roku w Ponarach, 7 km od Wilna. Wtedy istniała taka niemiecka praktyka, że pod każdym dużym miastem istniał las, gdzie mordowano albo przedstawicieli inteligencji, albo Żydów, tak jak Palmiry pod Warszawą, Piaśnica pod Gdańskiem, czy właśnie Ponary pod Wilnem. I tam w ciągu 3 lat Niemcy wymordowali około 100 tysięcy osób. Jest to największe miejsce kaźni ludności cywilnej na kresach Rzeczpospolitej. A właściwie mordowali nawet nie tyle sami Niemcy, co Litwini, konkretnie strzelcy litewscy, tak zwani Szaulisi z oddziałów Ipatingas Burys. I oni wymordowali tam 80 tysięcy Żydów, około 15 tysięcy Polaków, głównie przedstawicieli elit umysłowych oraz kilka tysięcy Romów, rosyjskich starowierów, jeńców wojennych sowieckich. W ten sposób zlikwidowano getto wileńskie, które istniało przez 3 lata okupacji niemieckiej. Leopold Tyrmand, który był osobą narodowości żydowskiej, był szczególnie zagrożony śmiercią. Dlatego, kiedy pomoc oferują mu polscy studenci, razem z nimi udaje się do Oświęcimszczyzny, która dzisiaj leży przy granicy Litwy i Białorusi. Na pytanie, czy Tyrmand jest Żydem, ten odpowiada, ależ skąd? W Hancuzem. Tutaj ta historia w przedziwny sposób splata się z literaturą. W powieści Filip Tyrmand pisze: stary paszport trzeba spalić.
jest obciążony tym, co się wyczyniało w Wilnie, a teraz jest odnotowany na przykład w kancelarii więziennej na Łukiszkach, którą ma w łapach gestapo. Znasz francuski tak dobrze, że aż do Renu możesz uchodzić za rodowitego Francuza, zaś od Renu na zachód wytłumaczysz wszystkim, żeś się urodził i wychował w Polsce. Drugi dzień walki w archiwach w Instytucie Hoovera. Będąc w kalifornijskich archiwach, przeglądałem materiały po Leopoldzie Termancie. Znalazłem tam pewien zaskakujący dokument, pożółkły blankiet dowodu osobistego. Wpisana jest w nim informacja, że Leopold Termant jest Francuzem urodzonym w Warszawie, człowiekiem wyznania rzymskokatolickiego, który teraz podczas wojny mieszka w miejscowości Cudzieniszki. W ten niezwykły sposób fikcja łączy się z rzeczywistością. Ten niepozorny blankiet daje Termantowi być może jedyną szansę na podjęcie ucieczki z okupowanych przez Niemców terenów Litwy. Losy się tak potoczyły, że trzeba było znowu uciekać, szukać sposobu na przetrwanie i podał się za Francuza i uciekł do Niemiec, na roboty się zgłosił. Po zgłoszeniu się do biura pracy, Leopold Termant wsiada w pociąg i wyjeżdża prosto do Niemiec. Po zawodzie kreślarza i tłumacza w końcu trafia do Frankfurtu nad Menem. Tutaj podaje się za katolika oraz dyplomowanego architekta pochodzenia francuskiego. A pracuje jako kelner w międzynarodowym zespole, spośród którego najbardziej zaprzyjaźnia się z pochodzącym z Holandii Peterem. Te swoje zawadiackie losy wojenne Termant opisze po latach w powieści Filip. Ale w naszej historii jest rok 1943 i nikt nie może czuć się bezpiecznie, a już zwłaszcza ukrywający się w oku cyklonu pochodzący z Warszawy polski Żyd. Leopold i Peter postanawiają opuścić swoją wygodną miejscówkę w hotelu Park we Frankfurcie nad Menem. Ich plan jest prosty. Chcą popłynąć do neutralnej Szwecji Bałtykiem, a stamtąd uciec do Anglii. W tym celu jadą więc do portu w Szczecinie, ale tam okazuje się, że statki płyną tylko do podporządkowanej Niemcom Norwegii. Od czerwca 1940 roku Norwegia była okupowana przez Niemcy. Powstał kolaboracyjny rząd w Oslo, na czele którego stanął Vidkun Quisling, przywódca partii faszystowskiej. I on z ramienia Niemców sprawował władzę nad Norwegią. Jadą więc do Gdańska. Tam ich plan pozornie się udaje. Rozdzielają się, ale nie spotkają się w Szwecji. Ich drogi rozdzielą się na wiele lat i dwaj byli kelnerze z Okacyklonu spotkają się dopiero po wielu, wielu latach. Przeklęty los znów jednak komplikuje plany Termanta, bo statek zamiast do Szwecji zawija do Norwegii. Termant kilkakrotnie schodzi więc tam na ląd, żeby wybadać grunt, bo jeśli ma uciekać na terenie wroga, to musi wiedzieć dokąd. 9 lipca 1944 roku Termant decyduje, żeby opuścić pokład Charlotte Corts. Jest już na trapie prowadzącym na ląd, kiedy drogę zagradza mu Bosman. Od dawna patrzył na lolka krzywo i czuł, że Polak coś kombinuje. Polak udający Francuza. Bosman oddaje Termanta w ręce Niemców i Termant schodzi na ląd w Norwegii, ale zakuty w kajdanki. Zwariowane koleje losu znów się jednak odwracają. Nieoczekiwany zwrot akcji sprawia, że Termantowi udaje się uciec z nazistowskiego posterunku. Kiedy wybucha powstanie warszawskie w sierpniu 1944 roku, Termant też chce walczyć, dlatego postanawia się zaciągnąć do miejscowego ruchu oporu, o którym już wcześniej słyszał. Umawia się na spotkanie, ale nigdy do tego spotkania nie dojdzie. Jakieś ręce Termanta zatrzymają na ulicy, a inne zakują go w kajdanki. W samej Norwegii działał ruch oporu. On miał dwie formy. Z jednej strony było to podziemie polityczne, zgrupowane w tak zwanym froncie ojczyźnianym, a z drugiej strony podziemie wojskowe w tak zwanym milorgu, czyli organizacji militarnej, która liczyła około 40 tysięcy osób. Strategia tego ruchu oporu polegała na tym, żeby nie podejmować żadnej walki zbrojnej,
ponieważ może to narazić ludność cywilną na zemstę ze strony Niemców i czekano raczej na dogodny moment, czyli na lądowanie aliantów, żeby wtedy rozpocząć walkę przeciwko Niemcom, co stało się pod sam koniec wojny 9-10 maja 1945 roku. Ostatni przystanek, nazistowski obóz Grini pod Oslo. W Norwegii Niemcy stworzyli też całą sieć obozów. Nie były to obozy koncentracyjne czy obozy zagłady, ale były to obozy pracy. Ściągano jeńców wojennych, głównie więźniów sowieckich, jugosłowiańskich, ale także polskich. I jednym z nich był także Leopold Tyrmand. Numer więźnia obozowego Leopolda Tyrmanda 13767. Robotnicy przymusowi obozów Grini pod Oslo zajmują się m.in. rozminowywaniem pól. To dlatego niektórzy z nich po całym dniu pracy w terenie nie wracają do baraków. Na pytanie o Tyrmanda pracownik Muzeum Obozowego w Grini odpowie mi Lucky One, czyli szczęściarz. Pani Barbara Hoff na pytanie o ten okres z życia Lolka odpowie mi, że Tyrmand siedział tam z późniejszym premierem Norwegii. Wszyscy, którzy przeżyli na pamiątkę pobytu w Grini, dostali pamiątkowe sygnety. Jakie sygnety, spytam? Odpowiedź będzie zawarta na fotografiach. Kiedy im się przyjrzeć, okaże się, że ten szczęśliwy sygnet temu szczęściarzowi Tyrmandowi towarzyszyć będzie przez całe życie. Ten sygnet to symbol, pamiątka po pobycie w obozie pracy Grini pod Oslo. Sygnet został zrobiony prawdopodobnie z przetopionych przedmiotów osobistych, które zatrzymano na terenie obozu i później te sygnety byli obozowicze nosili. W obozie koncentracyjnym w Norwegii słuchali Eli Fitzgerald i że ta cała cela, widocznie jakaś była cela napakowana przez tych więźniów i oni słuchali Eli Fitzgerald, Tisket et Asket. Tam jest taka fraza, help me find my basket and be happy again. Chodziło o wolność, o odzyskanie wolności. Oni wiwatowali i tam był taki nieodparty rytm, no coś wspaniałego. Oni znali już muzykę Fatsa Wallera, Glenna Millera. To była porywająca muzyka. Z obozów Grini Tyrmand wychodzi prawdopodobnie dzięki wstawiennictwu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Tam też się zatrudnia. Jego kolejne prace to agencja prasowa oraz polskie poselstwo w Kopenhadze. Kiedy zostaje poproszony o pomoc w ściągnięciu norweskich jeńców do Polski po wojnie, nie odmawia. Zna języki, zna więźniów z tych obozów, sam był jednym z nich. Tyrmand przylatuje do Polski w roku 1945 samolotem z Oslo. Ląduje w Warszawie, ale w Warszawie jakże innej od tej Warszawy, którą opuszczał 6 lat temu. Jak on przyjechał do Polski, to Polska była w ruinach w ogóle. Warszawa była w ruinie, ale ocalała Imka. Tam powstał taki ośrodek, nie wiem, kwaterunkowy dla młodych ludzi. On był jednym z tych, którzy okupowali tę Imkę, mieszkał bodajże na trzecim piętrze, miał kawalerkę, ale obok była i sala gimnastyczna, i pływalnia była, i boisko i do gry w koszykówkę, różne zajęcia sportowe, ale także sala widowiskowa w tym samym budynku. Więc tam właśnie w 1946 roku Tyrmand założył polski jazz club przy Polski Imka i w 1947, dokładnie to było 30 maja 1947, pierwszy powojenny koncert w Warszawie, czy w Polsce nawet, to właśnie tam się odbywało. Nazywało się to Jam Session. W roku 1946 nawet nie przypuszcza, że w przyszłości wystawi stolicy pomnik dużo trwalszy niż Pałac Kultury.